Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Im gorzej, tym lepiej. To powiedzenie jak ulał pasuje do tegorocznej sytuacji Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego Prewbet Śniadowo Łomża. Mimo trudnej sytuacji finansowej, zawodnicy tego klubu po raz kolejny błyszczeli na polskich i światowych salonach. Ilość medali jest bardzo podobna jak w poprzednich latach, natomiast są to już wyniki w seniorach bardziej. I do tego, co dążyliśmy zawsze, prawda, bo interesuje nas bardziej to, co reprezentacja w piłkę seniorów robi, a nie co 14-latkowie, prawda? Dlatego tak samo my też, najważniejszy jest jednak ten sport na najwyższym poziomie. I tu zdobyliśmy aż 7 medali. Do tej pory najlepszy rok, jak mieliśmy, to było 4 medale seniorów. Na ten sukces pracowali w dużej mierze zawodnicy, którzy przed tym sezonem dołączyli do klubu. W tym gronie jest małżeństwo Olgi i Pawła Ochalów, którzy specjalizują się w biegach długich. Olga to mistrzyni Polski w półmaratonie i wicemistrzyni świata wojsk w maratonie. Te ostatnie zawody rozgrywane były w dalekiej Wenezueli. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem i bałam się tego wyjazdu, tej wycieczki, tak można nazwać, bo no, szczerze powiem, że pogoda mnie strasznie martwiła i sam wyjazd do takiego, do dżungli, bo tak tam można nazwać, ale na szczęście udało mi się tam wywalczyć w takich klimatach cieplech srebrny medal wojskowych i mistrzostw świata, tak i przeżyć, nic mnie nie zjadło, nie żarło tam żadne anakonda, ani nic innego. Z kolei Paweł Ochal to wicemistrz Polski w półmaratonie, drużynowy wicemistrz kraju w biegach przełajowych oraz trzeci zawodnik maratonu poznańskiego. Lekkoatleta przyznaje, że przejście do Prewbetu było dobrym posunięciem, gdyż klub jest coraz bardziej rozpoznawany na ogólnopolskich arenach. Generalnie jest to, wydaje mi się, że młody klub. Duże, starsze kluby dziwią się, że taki klub jak Prewbet Śniadowo Łomża występuje na przykład w Ekstraklasie. Nie spodziewali się, że mamy taką mocną ekipę i że to jest klub naprawdę mocny na wysokim poziomie w Polsce. W srebrnej drużynie pobiegli także Emil Dobrowolski, który w tym sezonie wywalczył również brązowy medal Mistrzostw Polski w półmaratonie, oraz Piotr Łobodziński. Ten ostatni w połowie grudnia mógł cieszyć się ze zdobycia Pucharu Świata w Tower Runningu, czyli w bieganiu po schodach na wysokie budynki. Łobodziński w całym sezonie 12 razy stawał na podium Pucharu Świata. 4 razy na jego najwyższym stopniu, 4 razy na drugim i również 4 razy na jego najniższym stopniu. Zawodnik przyznaje, że wbieganie po schodach jest zdecydowanie bardziej wymagające dla organizmu niż klasyczny bieg płaski. Moim zdaniem bardziej jest ekstremalny wysiłek niż bieganie na płaskich dystansach. Jest maksymalne tętno, bardzo głęboki oddech i poziom kwasu mlekowego bije pewnie poziomy maksymalne w organizmie, więc naprawdę ciężki sport. Do dorobku Prewbetu należy także dodać brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski w biegu na 5000 metrów Izabeli Dziedziech oraz wicemistrzostwo Polski juniorów Przemysława Zielińskiego w rzucie dyskiem. Dwa medale wywalczyła także Justyna Korytkowska. Powracająca po 9-miesięcznej przerwie biegaczka zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski na 10000 metrów na stadionie oraz brązowy medal ulicznych mistrzostw Polski na 10 kilometrów. Nie byłam zaskoczona. Mogłoby się tak wydawać, bo to była bardzo długa przerwa, bo prawie 9-miesięczna nawet, myślę, że więcej niż 9 miesięcy. Ale ja przez ten czas cały czas pracowałam, tylko w inny sposób. Jeździłam na zgrupowania razem wtedy, kiedy były zgrupowania klubowe. Miałam wtedy również zapewnione zgrupowania kadrowe z poprzedniego roku ze względu na wyniki. I na tych zgrupowaniach pracowałam z trenerami kadry, oprócz tego po prostu w każdym innym względzie. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby zastąpić sobie bieganie i to pomogło mi szybciej wrócić do formy i myślę, że jeszcze bardziej mnie podbiło do góry. Właśnie stąd ten taki wyskok prawdopodobnie, no to tak myślę. Podczas podsumowania roku zabrakło kolejnej nowej zawodniczki Prewbetu. Przed sezonem do klubu dołączyła bowiem Anna Rostkowska, która w trakcie sezonu wywalczyła wicemistrzostwo Polski na 800 metrów oraz startowała w halowych mistrzostwach Europy. Piotr zaproponował, Piotr Rostkowski, w marcu czy w kwietniu bodajże, czy ewentualnie byśmy byli zainteresowani. No i po pytaniach panów prezesów z Prewbetu, bo to jest właśnie główny motor napędowy przecież klubu, nie? Bo dzięki firmie można powiedzieć, że tylko istniejemy na takim poziomie. No to rzeczywiście Ania do nas dołączyła. Dobre wyniki nie uchodzą uwadze władzom głównego sponsora klubu, który od początku wspiera lekkoatletów.
Mam świadomość, że funkcjonując w tym regionie łomżyńskim, musimy wspomagać to, co jest dobre, a co może być lepsze, jak pomożenie młodzieży, przyszłości tej ziemi w rozwoju tężyzny fizycznej, która niewątpliwie z czasem przełoży się również na właściwe, racjonalne działanie w życiu codziennym, zakładowym, może nawet w naszej firmie. Teraz przed zawodnikami PrewBetu stoją kolejne wyzwania. W styczniu w Sopocie odbędą się halowe Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata halowe, ale ja nic nie mówię, nic nie mogę obiecać, bo każda deklaracja jak do tej pory kończyła się jakimiś niepowodzeniami, więc po prostu nie będę nic deklarować. Ja po prostu chcę być zdrowa i jeżeli to będzie spełnione, to myślę, że wszystko będzie w porządku i no... I może być dobrze. Tak, będzie na pewno dobrze, bo wystarczy mieć zdrowie, żeby biegać. Wszystkie plany zweryfikują jednak możliwości finansowe klubu. Nie od tego uzależniamy, co będzie dalej, prawda? Czy w Lidze Seniorów będziemy startować, czy nie. Bo w tym roku teoretycznie nie powinniśmy wystartować, bo dostaliśmy dużo, dużo mniej pieniędzy niż liczyliśmy z miasta, nie? I to nas pociągnęło ostro w dół. W cudzysłowie małym minusem przystępujemy do następnego sezonu, no ale zobaczymy. Wszystko zależy, tak jak mówisz, że czy to będą, jakie to będą finanse. No na pewno myślimy o tych Mistrzostwach Europy, Świata, fajnie byłoby, są Puchar Europy w tym roku jest. No i te parę medali, żeby zawsze zdobyć. A jeśli będziemy w Lidze Seniorów startować, to miejsce przydałoby się utrzymać lub poprawić. Spytaliśmy sponsora głównego, czy lekkoatleci mogą liczyć jednak na większe środki. Za wcześnie na deklarację, ale jedno jest pewne. Nie odstąpimy, by przynajmniej w tym samym zakresie, nawet jeśli będzie to trudny okres, po prostu wspomagać, bo ma to sens. Natomiast jeśli będzie lepiej, niewątpliwie nie postąpimy. Z tym, że ja myślę, że w każdych warunkach, w tym i tych trudnych gospodarowania, trzeba niestety umieć gospodarować tym, co się otrzymuje. A znając prezesa klubu, zdrowego rozsądku nigdy mu nie brakowało. A w nowym roku zawodnikom LŁKS PrewBet Śniadowa Łomża życzymy kolejnych sukcesów. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.